Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, werset dziesiąty. Jest tam takie zdanie. Bóg wszelkiej łaski. Bóg wszelkiej łaski. Łaska. Tylko Bóg jest rzeczywistym dawcą. Tylko Bóg jest dawcą. Czy serce człowieka choćby w myślach jest w stanie wznieść się na wysokość Bożej łaski i cierpliwości? To miłość, która jest w Bogu, a nie jakiekolwiek piękno w grzeszniku, jest przyczyną nadzwyczajnej otwartości Boga w przyjęciu grzesznika w Chrystusie. Człowiek nienarodzony na nowo, naturalny, rozumie przez miłosierdzie nie to, że Bóg zmazał grzech przez przelanie krwi Jezusa, ale że przeszedł obok grzechu obojętnie. Takie coś to nie jest łaska, takie przejście obok grzechu obojętnie. Bóg nie może przejść obok grzechu obojętnie. W cudzysłowiu, w dalekim kraju, jak mówi Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 13 werset, nie ma dawania, nawet plew. Przeciwnik Boży, wywyższony przez świat jako ich władca szatan, sprzedaje wszystko i to drogo. Nasze dusze są ceną, jakiej się od nas żąda. Musisz kupić wszystko. Zasada świata to nic za nic. Chcesz znaleźć dawcę? Musisz przyjść do Boga. Łaska nie ma granic. Nawet jeśli jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, a nie możemy być gorsi niż jesteśmy, to Bóg wobec nas jest miłością. Jego łaska jest coraz bardziej zdumiewająca. Gdy byliśmy jeszcze grzesznymi, Chrystus umarł za nas. Widzimy w tym bogactwo łaski Bożej skierowanej do upadłego grzesznika szukającego ratunku w Chrystusie. Grzesznik jest bez siły, bez bogactwa. Wydał wszystko, co miał, a gdy wejrzał w siebie i ma zamiar wrócić, nie ma nic, co mógłby ze sobą przynieść. Jak rozbitek. Wszystko ma wyrzucone za burtę, wszystko dryfuje, a on sam, zmagając się z ciemnymi falami, jest po prostu wyrzucony na brzeg, zmęczony i ogołocony, nie mając nic. Błogosławiony niech będzie Bóg, jeśli dotarliśmy do brzegu. Bóg tam jest i on jest dla nas. Wiemy wtedy, że nie zostaniemy odrzuceni i że możemy teraz ubiegać się o wszystkie rzeczy, które Bóg może dać, który nawet nie oszczędził własnego Syna, ale wydał Go za nas wszystkich. Jakże nie miałby z Nim również dobrowolnie dać nam wszystkiego? Tak mówi Słowo Boże i możemy temu Słowu Bożemu zaufać w pełni, gdyż to Bóg jest dawcą, któremu możemy zaufać, ale też powinniśmy wiedzieć, że Bóg niczego w zamian nie oczekuje, gdyż jest dawcą. A dawca to jest ktoś, kto nie handluje, tylko daje. Daje chętnie i bez wypominania. Dlatego jeśli jeszcze nie jesteś wierzący, to uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ale jeśli nie uwierzysz, nie będziesz zbawiony, tylko będziesz potępiony. Dlatego uwierz Pana Jezusa i przestań być potępiony. Uwierz Pana Jezusa, a bądź zbawiony.